Ja dziękuję panu ministrowi. Przystępujemy do kolejnego pytania. Postawione to pytanie zostało przez posłów Sławomira Kopycińskiego, Marka Poznańskiego, Piotra Pawła Bałcia i Jerzego Borkowskiego z Twojego ruchu. Pytanie postawione zostało w sprawie sytuacji polskich firm transportowych w świetle działań i decyzji rządu Niemiec dotyczących respektowania minimalnych stawek wynagrodzeń. Do prezesa Rady Ministrów odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan minister Zbigniew Rynasiewicz. Pytanie zadawać będzie pan poseł Marek Poznański. Bardzo proszę. Dziękuję panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze. Jak wiemy, od 1 stycznia 2015 roku na terenie Niemiec obowiązuje ustawa o płacy minimalnej, tak zwany MILOG. I zgodnie z tą ustawą pracownicy powinni otrzymywać 8,5 euro brutto za godzinę pracy. Trzeba zaznaczyć, iż stawka ta została wprowadzona ustawą krajową, a jej wprowadzenie w życie nie ogranicza się tylko do obywateli Niemiec. Uderza to w polskich przedsiębiorców, w polskich pracowników. Obejmuje ona każdego wykonującego pracę na terytorium Niemiec, bez względu na to, skąd pochodzi pracodawca. Od 28 lutego, a jest już kilka dni do tego terminu, za niezgłoszenie pracownika świadczącego pracę na terenie Niemiec grozi kara do 30 tysięcy euro, a za niezapewnienie stawki minimalnej nawet do 500 tysięcy euro. No i to może tak naprawdę zabić polskich przewoźników. Tutaj z racji ograniczeń czasowych nie będę rozwijać tego tematu. Pan minister na pewno jest zorientowany. Mam pytania. Czy wprowadzana ustawa narusza prawo unijne dotyczące swobody świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej? Czy pomimo szeregu spotkań i narad na szczeblu rządowym podjęto interwencję w Komisji Europejskiej w tej kwestii? Czy przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe podlegają prawu polskiemu czy niemieckiemu? Na czym polegają działania zespołu międzyresortowego, który powstał i ma za zadanie bronić polskich przewoźników? Na podstawie jakich przepisów strona niemiecka chce wymusić na stronie polskiej podnoszenie stawki godzinowej? I pytanie tak naprawdę kluczowe, pokazujące obraz całej tej sprawy. Dlaczego tylko przewozy tranzytowe nie objęte są przepisami niemieckimi o płacy minimalnej? Pamiętajmy, że około 40% usług to jest transport na linii Niemcy-Polska, 10% tylko tranzyt, 50% kabotaż. I ostatnie pytanie, panie marszałku. Jakie koszty poniosą polskie firmy zmuszone chociażby zatrudnić dodatkowe osoby obsługujące zmiany wprowadzone przez stronę niemiecką? Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan minister Zbigniew Rynasiewicz, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowny panie pośle. Temat jest ważny, istotny. Jednym z takich, co do których rząd pani premier Ewy Kopacz przykłada bardzo uwagę i stanowi i podejmowane są działania w zasadzie na każdym szczeblu. Ta ustawa o płacy minimalnej przyjęta przez Parlament Niemiecki 11 sierpnia ubiegłego roku wprowadziła na terytorium Republiki Federalnej Niemiec od 1 stycznia bieżącego roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę we wszystkich obszarach gospodarki narodowej. No, trzeba stwierdzić tak, że płace minimalne obowiązują w znacznej większości krajów członkowskich Unii. Dlatego też początkowo przyjęcie niemieckiej ustawy nie wzbudzało kontrowersji. Dopiero zaniepokojenie wywołały informacje dotyczące bardzo szerokiej interpretacji tego prawa przez Niemcy, w szczególności wymogu stosowania godzinowej stawki minimalnej w przypadku przewoźników mających swoją siedzibę poza Republiką Federalną Niemiec, a wykonujących operacje transportowe na terytorium tego kraju, niezależnie od charakteru tej operacji, czyli kabotaż, transport międzynarodowy do Niemiec, czy też transport rzeczy i osób. I objęcie branży transportowej zakresem ustawy o płacy minimalnej wiąże się nie tylko z koniecznością zapewnienia płacy minimalnej, ale również z szeregiem obowiązków dla pracodawcy dotyczących m.in. obowiązku uprzedniej notyfikacji oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej przebywania i wykonywania pracy na terenie Republiki Federalnej Niemiec przez pracowników.
Ustawa MILOG, bo taki jest skrót tej ustawy o płacy minimalnej, za naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia, jak jego ustawowej wysokości, przewiduje surowe kary, o których mówił w swoim wystąpieniu pan poseł. Polska z tej racji, że zajmuje jedno z pierwszych miejsc w Unii Europejskiej pod względem liczby pojazdów ciężarowych uprawnionych do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, ostro zaprotestowała przeciwko takiej interpretacji tejże ustawy. Ja przypomnę, że od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej branża transportowa wzrosła 2,5-krotnie oraz liczy obecnie około 30 tysięcy firm transportowych i ponad 160 tysięcy pojazdów. Taka jest flota polska, bardzo mocna, w zasadzie najsilniejsza w Europie. I problem, o który tutaj pyta pan poseł, tak powiedziałem, od początku był bardzo mocno stawiany przez polski rząd i podkreślaliśmy wagę tego problemu i ewentualne skutki dla polskiej branży. Dlatego też przechodząc jak gdyby do opinii, więc my nie podzielamy opinii niemieckiej administracji co do zakresu stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej. Mamy do tego uzasadnione powody. Nie każda godzina przepracowana na obszarze Niemiec powinna podlegać przepisom o płacy minimalnej, a jedynie czas, który wiąże się z wykonaniem pracy w ramach oddelegowania zgodnie z dyrektywą 96/71 dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Polska uważa, że przewoźnicy transportowi są nieproporcjonalnie bardziej obciążani nowymi wymogami administracyjnymi niż wskazywałby na to cel niemieckiej ustawy. A celem tej ustawy jest jakoby ochrona pracowników. Mamy poważne wątpliwości co do zgodności niemieckiej ustawy z prawem Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przepisów wykonawczych do ustawy, co do których jest podejrzenie, że stanowią nadinterpretację postanowień samej ustawy. Dlatego też przepisy te należy uznać za niedopuszczalne z punktu widzenia zasady swobody świadczenia usług wyrażonej w artykule 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prowadzą one również do nierównego traktowania i dyskryminacji ekonomicznej polskiej branży transportowej. Te wątpliwości podzielają również z Polską inne kraje członkowskie. Rząd polski rozpoczął szereg działań, tak jak powiedziałem. Na początku grudnia ubiegłego roku ambasada polska w Berlinie skontaktowała się z niemieckim Ministerstwem Pracy z prośbą o wyjaśnienie stosowania przepisów. I to było jak gdyby jedno z pierwszych działań. Podobne noty zostały wystosowane jeszcze w ubiegłym roku przez MSZ, też zwracające uwagę na niewłaściwość interpretacji zapisów tejże ustawy. 23 grudnia takie pismo o treści mówiącej o tym problemie wystosowała pani minister Maria Wasiak do komisarzy pani Elżbiety Biejkowskiej, czyli komisarz do spraw rynku wewnętrznego, pani Bulc, komisarz do spraw transportu, pani Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia. 15 stycznia odbyło się spotkanie zastępców stałych przedstawicieli przy Unii Europejskiej w tej sprawie. Rząd podjął działania na najwyższym szczeblu politycznym. 21 stycznia odbyła się rozmowa telefoniczna pani premier Ewy Kopacz z panią kanclerz Merkel. Podobnie pan minister Trzaskowski rozmawiał z niemieckim ministrem transportu Aleksandrem Dobrindtem. Odbyły się również spotkania pani minister Marii Wasiak z panem ministrem Aleksandrem Dobrindtem. Pani minister Wasiak była w Berlinie i rozmawiała z panem ministrem. Podobnie też spotkanie pana ministra Kosiniaka-Kamysza ze swoją odpowiedniczką w Niemczech. Te spotkania zaowocowały tym, że został powołany zespół taki międzyrządowy na poziomie wiceministrów i akurat jutro odbywa się pierwsze spotkanie tego zespołu w Polsce w tej sprawie. My do tego spotkania się przygotowujemy. Będziemy ze stroną niemiecką rozmawiać, jak również jutro gości w Polsce pani komisarz Bulc i w tej sprawie z panią komisarz Bulc będzie rozmawiać, czyli komisarz do spraw transportu, będzie rozmawiać również pani minister Maria Wasiak. Panie ministrze, ja proponuję, jeśli panu nie starczy czasu, wydłużę panu czas tej długiej odpowiedzi, bo rozumiem, że pan poseł Poznański ma pytanie dodatkowe, tak? Czy nie? Mam.
To bardzo proszę je zadać. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. No, jestem zaskoczony poziomem odpowiedzi na zadane pytania tak ważnej kwestii, które odnoszą się do polskich przedsiębiorców. Jak sam pan minister powiedział, jesteśmy pod względem ilości najlepsi w Unii Europejskiej. Unia Europejska to powinna być solidarność, a jak możemy zauważyć po tej sytuacji, Niemcy dbają o siebie, chcą, brzydko powiem, wykosić polskich przedsiębiorców, usługi transportowe. Dochodzą słuchy, że Francja podobne kroki chce czynić. No i mam pytanie, bo do 28 lutego mamy 9 dni. Co mam powiedzieć polskim przewoźnikom? Czy będą płacić kary w wysokości 30 tysięcy euro i 500 tysięcy euro? Bo w wielu przypadkach nałożenie jednej, dwóch takich kar niszczy polskiego przedsiębiorcę, który takie usługi prowadzi. Dziękuję. Dziękuję. I ponownie pan minister Zbigniew Rynasiewicz. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Chciałbym panu posłowi powiedzieć wyraźnie, że Polska jest liderem działań zmierzających do wyjaśnienia tej sprawy. Tak jak jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o siłę branży transportowej w Europie, tak również jesteśmy liderem tak wszelkich działań, które zmierzają do przyjęcia takiej interpretacji, jaką prezentuje strona niemiecka. Oprócz tego były wspólne wystąpienia i z naszej inicjatywy te wystąpienia wszystkich ministrów transportu z krajów, które popierają stanowisko polskie, z naszej inicjatywy. W Polsce odbywają się spotkania z europarlamentarzystami również z innych krajów. Ja sam odbyłem kilka takich spotkań, do których przygotowujemy tychże europarlamentarzystów, przekazując im nasze stanowisko w tej sprawie i nakłaniając się rzeczywiście do tego w sposób pozytywny, aby stanowisko Polski i innych 11 państw członkowskich, bo mówię tutaj o Bułgarii, Chorwacji, oprócz Polski, Republice Czeskiej, Estonii, Grecji, Węgry, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia. Z tymi krajami mamy jak gdyby tutaj pewną spójność działań i takie działania cały czas są prowadzone. Przypomnę, że te nasze działania, to wystąpienie pani minister Wasiak do Komisji Europejskiej, do trzech komisarzy spowodowały reakcję komisji, która zażądała wyjaśnień ze strony niemieckiej. Strona niemiecka te wyjaśnienia musi zrobić w skróconym czasie, więc z naszej strony została uruchomiona komisja po to, aby zmusić również stronę niemiecką do tychże wyjaśnień. Jednocześnie my, tak powiedziałem, tutaj tak pan poseł lekko przeszedł na tym, że tranzyt akurat tranzytu nie obowiązuje ta płaca minimalna. Ja przypomnę, że pierwotna wersja opinii niemieckiej była taka, że tranzyt również. To po naszych, ale no, panie pośle, ja uważam, że to jest nasz sukces, bo po naszej interwencji strona niemiecka na samym jak gdyby starcie naszych działań zgodziła się z naszą interpretacją, że ich działania dotyczące tranzytu zostały zawieszone. My takie same działania podejmujemy w stosunku do kabotażu i w stosunku do transportu granicznego. I uważamy, że te nasze opinie prawne, ta interpretacja przepisów, którą my mamy przygotowanych, które są przygotowane przez stronę polską, spowodują zmianę działań strony niemieckiej. I takie działania uważam za sensowne i normalne, czyli na każdym etapie. Czyli jeszcze raz jak gdyby podsumuję, że może pan poseł to wyraźnie zrozumiał. Nie należy rezygnować z rozmów ze stroną niemiecką i stąd te rozmowy ze stroną niemiecką na różnym poziomie, czyli minister pracy i płaca minimalna i takie spotkanie odbywa się jutro. Minister transportu, duża aktywność pani minister Wasiak. Jutro przyjeżdża do Polski w tej sprawie komisarz odpowiedzialny za kwestie transportowe. Uważam, że szereg tych spotkań, szereg tych działań świadczy o pełnej determinacji rządu polskiego, o tym, że problem przewoźników jest dla nas bardzo istotny. W związku z czym pani premier Kopacz podjęła również decyzję o powołaniu zespołu międzyresortowego, który zajmuje się i tą, i wieloma innymi sprawami, bo oczywiście problem przewoźników to również relacje polsko-rosyjskie. Odbyła się wizyta przedstawicieli rządu polskiego w Moskwie 2 tygodnie temu.
która zakończyła się dla nas, oczywiście to jest opinia rządu, podpisaniem korzystnych ustaleń ze stroną niemiecką, które podtrzymują porozumienia z Soczi z 12 roku, które gwarantują nam określoną liczbę zezwoleń do krajów trzecich, 45 tysięcy zezwoleń, które gwarantują nam również ochronę polskich przewoźników. I to zostało jak gdyby w trudnej sytuacji politycznej, podkreślam, jaką mamy, jeżeli chodzi o stosunki z Rosją, udało się porozumienie podtrzymujące jak gdyby decyzję z